A witam serdecznie na kanale Picasso. A Human Country, ludzkość do przodu, idziemy, zobaczmy, co się tutaj gra. Co tam mamy ciekawego? Widzicie, tutaj robimy sobie zbożówkę. A przegląd sytuacji Katusa na festiwale. I już tam jest wszystko w porządku. A błędów, tutaj chyba, nie, właśnie się zastanawiam, czy z błędowa nie hapsnąć trochę luda. I chyba tak zrobimy, tak z 10 osób stąd sobie zabierzemy. Aczkolwiek tutaj nie ma infrastruktury w ogóle i na razie nie będzie, więc tutaj będą słabsze efekty tego. Także nawet w sumie nawet moglibyśmy całość tu stąd wziąć, zostawić tylko tych 15, żeby robili. No i tak chyba zrobimy. Także bierzemy stąd, rekrutację robimy. No nie musi być to duże miasto, nie? A to tych oszczepników weźmiemy i zrobimy. Dwudziestka. No dobra, 20 weźmiemy. Stąd. No to akurat tak. Zostań. Tyle o ile. Za 20 naszych tutaj tur uzupełnicie. No też nie wolno tak za dużo brać, nie? I właściwie to zrobimy tak, że to w tej turze od razu hapsniemy. A co? A później się będą robić tam dalsze dzielnice. Dobra, jest okej. I tutaj mamy już błędowie zaplanowane. Idziemy dalej. Nessa już tutaj wszystko zrobiła w sumie. I się zastanówmy, czy robimy infrastrukturę, czy nie. Czekajcie, zobaczmy. Nessa. Sprawdźmy tutaj, jak tutaj nam idzie. Cienko trochę. Ale to dajemy do błędowa jednak, tak? Już podjęliśmy decyzję, także... O, Nessa. Zobaczmy, jak to z Nessą. Bierzemy ten błędów, czy nie? Jeden ludzi jest. Właśnie przez to, że... Może jest dużo miast, to szybciej moim zdaniem przybywało tych ludzi, bo to w każdym jedno tam dochodziło. Tutaj już na dwa przychodzi nam. Na dwa. Takie mniejsze miasta po prostu szybko mogły produkować ludków i przerzucać ich tutaj. Że to jest dobry pomysł, na przykład jak chcemy coś zbudować, jakąś dużą miachą. Kurczę, na samym początku, nie? O, dużo małych miasteczek i do jednego przerzucać i rozwiązywać tam, a tam po prostu tam można wtedy tego naszego żołnierza i on przechodzi wtedy do w poczet obywateli po prostu danego miasta. No tutaj zobaczmy, no, 300. Dobra, czyli dwie kolejki muszę nie robić nic. Dobra. A dobra, co tam mieliśmy? Nessa. I lecimy dalej. Te stare nasze. O, Babylon. Tutaj już żeśmy robili rekrutację, tak? Także tutaj będziemy już podjęliśmy decyzję, że nie będziemy tutaj żadnych dodatkowych. Powiedzmy dodatkowych łączeń robić, te starsze po prostu nasze włości będą uhonorowane tym, że będą się mogły rozwijać, tak? Tu dużo mamy już tą społeczność, to jest dosyć duże, podświetlmy. No i te, no, rolniczych trochę tu jest, to jest, no właśnie, dobra. Brakowało nam tutaj też złota.
I mamy wyłączone już budownictwo, no to super. A tu festiwal nie. Tu jeszcze będziemy rozwijać w takim bądź razie. No, gdzie tutaj? Mamy co jeszcze tutaj robić, także spokojnie. Tam? A, faktycznie. Tutaj żeśmy obrobili. Co tutaj jeszcze by się przydało? No właśnie. Dobrze, to tak zrobimy. Tutaj nie możemy. Dobra. Tutaj mamy też. I tutaj mamy. Czyli ile tutaj będzie? 17. A tutaj nic nie mam, kurczę, takiego. Ogólnie rzecz biorąc. Tu jest, co tu jest? Woła Olmeka. A ile będzie? 8,3. No dobra, zrobimy tak. Tutaj mamy rozrywkowa. Przy okazji rozrywka nam się też... Aha, tutaj mamy ile? 20 już stabilności. Dobra. No to na razie mamy zaplanowane na 7 tur, dobra. Lecimy dalej. Azjan. Tutaj to będzie długo będzie robić. Już żeśmy zakolejkowali i teraz ile tam będzie? 27? 27 tur, no dobrze. A to ciekawe. Koło piramid będziemy wydobywać jakieś rzeczy. No i super. O, dobra. To mamy już zakolejkowane. To prawda, tutaj dużo mamy. O, możemy tych osób tutaj dodawać, ale jeszcze... A finanse też musimy sobie tutaj jeszcze podrobić. Dobra, i teraz następne. Hatusa. W Hatusi na razie zostaje tak, jak zostaje. Tutaj odrabiamy te wszystkie straty. I następnie błędów będzie tutaj nam robił mięso armatnie. Nessa tutaj będziemy robić dalej to. I tutaj będziemy, jak tylko się zrobi, to po prostu będziemy łączyć do błędowa. Ile kosztuje? 3000 z czymś, tak? 3200. No, bo już ma parę dzielnic i tak dalej. Dlatego to tak wygląda, no. Dobra, a tutaj? Tutaj idziemy w dobrym kierunku. Na razie nie wrzucamy dodatkowych kosztów. No, będzie małe miasteczko, które sobie przejmiemy i tutaj następne, które też już ładnie się rozwija. Przejrzyjmy sobie też na szybko po prostu, jak tam w innych miasteczkach. Tutaj możemy już przejąć i tutaj dopiero będziemy przejmować. No właśnie, jedna miejscówka i zaraz będziemy robić dalej. Tutaj o tyle, kurczę, o tyle tutaj będziemy musieli jedną rzecz wprowadzić, a mianowicie tutaj do Azjanu wprowadzimy jedną infrastrukturę, a mianowicie tutaj, że dodatkowe 5, nie, tutaj, stabilność na garnizon plus 5. My mamy tutaj tyle garnizonów wybudowanych, że to głowa mała, więc tutaj nam się akurat przyda. Tutaj takie potężne jedno miasto to jest naprawdę duża sprawa. No i tutaj będziemy sobie później te wszystkie działeczki robić do przodu. Tak jest. Ale to później. Teraz będziemy tylko łączyć na razie. To jest, zobaczcie, ile tutaj jest roboty jeszcze, ile to mi będzie robić. Także tutaj, no, przydałoby się więcej ludków.
Proszę bardzo. Tutaj na przykład te wszystkie oddziały takie słabsze mogłyby zasilić tutaj a nam to miasto. No i tyle w tym temacie. Ale na razie tego nie będziemy robić. A pan sobie przyjdź. To będziesz tu sam stał, tak? No ale tutaj może o. A tu są co? A same. No to dobra, tutaj niech będzie. A okej. Okay. Tutaj my już zrobiliśmy, tak? Tak, dobra. I o to chodziło. I tutaj już sobie... bo tutaj mieliśmy... O, właśnie. Tutaj jeszcze jeden posterunek mieliśmy robić gdzieś. Tutaj? Nie, tu. Dobra, ten posterunek jeszcze musimy zrobić, więc go robimy. On another continent. Quite the globe spanning imperialist you've become. A, to jest Lyra. Czyli kontynent Lyra. Bośmy podbili cały w tym momencie. No i o to właśnie chodziło nam. Ale to będzie kraj An. I kraj An będziemy sobie tutaj odpowiednio nazywać. Tak? Dobrze. Co tutaj jeszcze dalej mamy? No i idzie do przodu. Zobaczymy za 3 tury, czy nam tu wzrośnie. Hatusa. Hatusie mieliśmy 28 osób już, tak? No to sprawdźmy jeszcze raz Hatusę. 29, czyli po jednej jednak dochodzi. No cóż, myślałem, że to tak jak z tymi tutaj wszystkimi rzeczami, to nie ma co tutaj za dużo ludków tu dawać. No, od razu do złota i tak dalej. Tak, żeby po jednym dodawało i tyle, nie? Aha, no. Także, skoro już tak mamy, to zróbmy, no, skoro tak jest, to zobaczmy. A tu trzy, za trzy. No nie, to... Tutaj mamy 6. To już trudno nam załadować po prostu tyle, ile trzeba, tak? Dobra, niech tak będzie, już zostawiam, już nie gmeram. Dobrze jest, jak jest. Dobrze, czyli co? Już mamy tutaj porobione. Zbieramy tam pieniążki na... O, rogatka. Dobra. Tak, przyrost. Dobrze, tak jak w innych. A może by tak... Wiem, ale to nie chcę na razie. I spadek, i znowu coś na morzu. Mam nadzieję, że tym razem nie zginęło. A dobra, no i lecimy. Ok, dobrze. A mamy jeszcze 11. A no to właśnie, bo tutaj będziemy teraz po 5 nam będzie robić pewnie. No jak sobie stoją tutaj, tak? I o jaśnie wołają, tak? Aha, no i tutaj sobie niech stoją też. Łucznicy, oszepnicy. I tutaj mamy już zrobione, to sobie możesz pochodzić. I wiecie, jak już mamy już tak wszystko zwiedzone, tak? Już wtedy już łatwiej jest, bo sobie sami łażą, tak? Nie musimy się o nich tak martwić znowu. Tam gdzieś mieliśmy 4, tak? Tutaj, dobrze, no to idź sobie tam. A następnie... tutaj te posterunki chcemy zrobić, a nie, ten tutaj zostaje. Dobrze. Aha. Tutaj niech płynie. Tutaj może coś jeszcze tam, coś jeszcze znajdzie. Dobra, tutaj może sobie popłynąć później. Dobra. A tutaj płyniemy sobie dalej tam. A ten nasz wehikuł czasu, kurczę, no. Oj, dobra, płyń.
tutaj pójść. W końcu nam rozwali się. A tak, wiem o tym, wiem. Z powrotem. A, i tutaj, a jesteś tu, dobra. To co, sprawdzamy, tak? Dobrze, coś tu chyba będzie, coś. Tak mi się wydaje, że coś tam jest jeszcze. Tylko może statek bym tutaj sobie wziął, jakąś kogę albo coś. A koga tutaj stoi, tak? Bo tu koga chodzi o to, żeby zrobiła nam tutaj to wydarzenie, znaczy się 80 dni dookoła świata. Czyli musimy pasek jednym statkiem po prostu, czy też piechurem, nie? To obojętne, ale trzeba dookoła naszego świata tutaj sobie przejechać, tak? O, i tutaj już nam się skończyło. Zobaczmy. To jest... Aha. Dobra, zobaczmy. Asian. Dołączamy, wchłaniamy. Dobrze. Jest. No i już w tym temacie mamy sprawę załatwioną. Wszystko już tu należy do nas? Tak. Teraz patrzymy tutaj w to miejsce. Dobra, starczy. Nikt się tam nie podłącza do nich, to dobrze jest. Dobre tereny dostali, to druga sprawa, nie? O, tutaj już... Dobrze, dwa jeszcze i będzie setka, także... Setka i galaretka, tak? Dobra. Tutaj mamy wszystko porobione i teraz jeszcze tu do Błędowa będziemy wchłaniać. O, widzicie? 2300. Wystarczyło, że zrobił tego garncarza. Widzicie? O wiele tańszy jest teraz. O tego jednego, o ten jeden, kurczę, o straż miejską i o 1000 po prostu poszło w dół. 1000, kurczę, wpływów. No to właśnie o to chodzi. Cóż, no sprawdźmy tutaj, jakbyśmy zrobili, nie wiem, no już nie róbmy takich przekrętów. Tutaj dajemy teraz tutaj, żeby szybciej się robili ich ludkowie, to i tak dwa. O, a trudno, no, dwie tury, natomiast właśnie o tym mówiłem, że... No... Czekaj, bo to trzeba obudować najpierw... O, tutaj. Czemu tam? A, bo tam... A, no właśnie, tutaj będzie dobra sprawa, żeby tam... On się rozszerza nasze miasto i więcej po prostu heksów zabiera, tak? Dlatego tutaj, mimo że tutaj, no ale tu są mało tych heksów ma do zabrania, tak? No. Stąd tutaj są takie problemy. Ale to właśnie udowodniłem, że to ma bardzo duże znaczenie, czy mamy infrastrukturę zrobioną, czy jest na równi w danych miastach, czy też nie. Teraz jakbym, teraz może sprawdźmy sobie, bo infrastrukturę mamy mniej więcej podobną tu i zobaczcie, 9000, a znowu w Błędowie 20000. Żeby wchłonąć Błędów, musiałbym dać 20000 wpływów. Gdzie to, skąd to wziąć, nie? A już Babilon, który jest o wiele większy od Błędowa, a za 10, niecałe 10000 by był mój, tak? No, i to właśnie to. A już nie mówię o... A zobaczcie, a tutaj Nepal miałby być przyłączony, który jest malutką mieściną, który jest piclikiem za 11000. Właśnie przez to, że infrastruktura w Pikassan jest bardzo, bardzo wysoka, dlatego jest z tym problem. Ale zobaczmy Wawan. I na przykład zobaczmy, i za ile? Za 11 hatusę by wchłonął. No widzicie, to... A na przykład Nessa i Błędów? To tu już 17.
tutaj, a tu, tu już nie chcę nawet mówić. O co chodzi? A, bo to zrobione są. Tak, szczyna się zrobionych. Także Nessa już ma wszystko zrobione prawie. A i już na przykład a Hatusa już ma wybitnie wszystko, to już zobaczcie, za 15 wawan by wpłynęło. A Nessa, która tam ma parę tych infrastruktur niezrobionych jeszcze, no to już 24 tysiące, to już, a już nie mówię o błędowie 20 tysięcy. No to już jest przepaść, nie? To całą grę trzeba zbierać. No nie, no 20 turby trzeba było zbierać, to jest strasznie dużo. Dobrze, dobrze. No to teraz w tym momencie. W tym momencie. O, sprawdźmy dalej. Bo jeszcze nie mamy na. Ale tak, dobra, to róbmy teraz te posterunki i za chwilę tam wchłoniemy te nasze włości. Gdzie tu jeszcze mamy te posterunki do zrobienia? Tutaj. Tu. Starcie czy budownictwo? Dobra. I następny posterunek. Zróbmy wszystkie posterunki, które możemy zrobić. Oczywiście tutaj też jest puste. Nic nie robi. Ale to dziwne, bo no, rzeczywiście tam nikt nic nie robi. To tamte. Jakbyśmy tam. Czekaj. Mamy już zrobione? Jest posterunek? Jest posterunek. No to zróbmy imcikusa. O, postawmy tutaj. Proszę bardzo. Przejdźmy sobie suchą stopą. Przejdziemy tutaj dalej. To jest ziemia niczyja. No postawmy tutaj posterunek, zobaczymy, co się będzie działo, nie? Tutaj nie mamy wojska oczywiście, no ale tu możemy im zrobić psikusa i coś tam wstawić, nie? Nieciekawego. Albo wojska przetransportować tam jakieś ciekawsze, na przykład stąd. No, to nie byłby głupi pomysł. Także wy sobie tam przejdźcie. O, idziemy. A, już nie możemy. No dobra. W tej turze. No i zobaczymy, co tam będzie się działo, nie? A następna. Tutaj. Mamy gdzie co robić? Jeszcze nie dotarli, tak? Dobra, tutaj idź. A ci tutaj dojdą? Nie? Tak, dojdą później. Dobra, tutaj mamy jeszcze. Gdzie nie mamy żadnych włości. Dobra, stawiamy. Dobrze. Tutaj jeszcze nie mamy. Ojoj. Patrz, nie. Ten. Dobra, idziemy. O to właśnie chodziło, tak? Troszeczkę tutaj nam też ludności przyjdzie, także o to też właśnie chodzi, nie? Żeby już przyłączyć na przykład z ludnością, nie? Już więcej. A żeby było tej ludności. A dobra, no to coś jeszcze miałem robić. Chwileczkę, posterunki. Gdzie jeszcze posterunki mogę zrobić? Tutaj mogę zrobić. I zrobimy od razu. Gdzieś jeszcze mogę zrobić posterunek? Tu nie mogę, tutaj robimy już, na takich już nawet robimy posterunki, bo za chwileczkę po prostu będziemy zmieniać ustawę, nie? Jak zmienimy ustawę, aha, czyli tam jest granica kuli ziemskiej, dobra. A dobra, tam jak będziemy zmieniać ustawę, no to sobie będziemy od razu
od razu te przyłączenia nam będą tańsze, nie? Także tutaj o to nam chodzi, więc na razie teraz wrzucamy wszystko, wrzucamy wszystko w te nasze posterunki. Stawiamy te posterunki, gdzie się tylko da. Tutaj wykupiliśmy. Dobra, co tutaj będziemy stawiać? O, to miasto już będzie, tak? No, zdziwiłbym się, jakby to inaczej miało być. To tutaj. A nie. Nie, czekaj, co tutaj jest? Rolnicza, dzielnica rolnicza. A nie możemy po prostu gdzieś dobudować? Nie możemy nigdzie. Oj, oj. A to zrobimy inaczej. Osadę możemy wrzucić. Osadę możemy wrzucić. Możemy też zarobić, powiedzmy, czemu tutaj? Tutaj nie będzie? Też będzie. Może w ten sposób jakoś połączymy te wyspy, nie? Żeby było to zgrabniej i fajniej zrobione, tak? Tutaj osadę walniemy, no już będziemy mieli i tam damy dopiero tego potala. Nie, baraj. I to będzie lepsze wyjście w tym momencie. No oczywiście, tak. I jedna osoba jest on po byku, nie? A nie trzeba było zrobić sobie, kurczę, tej przystani, no. O, tutaj coś nam pływa. Jakieś wojska. No to siadajcie tutaj. No i tutaj mamy już miasto, więc do Bamanu? Nie, nie da rady. A za mocne miasto, to za 10 tysięcy będzie kosztować. Dobra, na razie tak jest. Tak musimy troszeczkę popracować nad tym. Pierwsza sprawa tutaj od razu, ciach. A już będzie, raz, dwa się wszystko robiło. No mówię, no to ci kmerowie są po prostu zarąbiści, no to tutaj się nie da nimi nie wygrać, no po prostu. Kmerowie to kmerowie. Ja. Dobra. O, i to musimy poczekać, aż zrobi tutaj tą osadę i wtedy tutaj sobie wrzucimy następne po prostu, następne heksy do zabudowy i te malutkie wyspy też się da zarobić dobrze, także spokojna, a twoja uczesana, także jest dobrze, więc o co ci chodzi? A dobrze, no to tak. To chyba skończymy w tym momencie. A nie, jeszcze możemy posterunki robić. Dobra. No to posteruneczki, posterunek. Tutaj wysłaliśmy specjalnie. No dobra, to zrobimy ten posterunek tutaj od razu. Tutaj. To jeszcze zobaczymy. Na razie niech się zrobi ten posterunek. Tutaj. A, to byśmy od razu, bo to zniszczone jest. Coś tutaj się zniszczyło. Aha. To będzie 4 tury będzie. A my sobie tutaj połazimy, nie? A statek nie da rady tutaj przetransportować w tym momencie. Ale my sobie możemy zrobić później te statki, nie? Także zrobiliśmy im trochę psikusa. Bo tutaj ten posterunek mamy. Wiem. Jestem. O! Ten idzie z powrotem, ten idzie tu, dobrze. Tutaj następne będziemy robić. Ty wracasz, dobra. Dobra, ja już tu nie gmeram przy tym jednak, przy tej żywności. O, zobacz, tutaj w Picasan strasznie mało ludności.
dobra, właśnie. Pogmerałem i przestali mi przychodzić. Dobra, nie gmeram. A tutaj też nie mam. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Dobra, tutaj już mamy. No tak w sumie to dobry wybór by był. Albo tu. Dobrze, zróbmy tutaj. Bo w razie czego tutaj trzeci zrobimy. Heks i do widzenia. Jeden. A tutaj, co tutaj by było? 19. A tutaj? To tutaj robimy. Tutaj dodatkowo dostajemy. A tutaj już mamy wszystko zrobione. Tutaj jest przydzielone, dobra. A tutaj. Czekaj, a ile by było? 6 tylko. A. No. Czekaj, a ile złota? Bo tutaj jest 15 złota. A od czego my tutaj dostali? Niczego. A tutaj? Dodatkowo tutaj. A od złota? Stable? Nie dostaje. A nie, dostaje. Tutaj. Widzicie? Z 3 do 6. Tutaj 9. Aha, czyli on podaje wszystko, co po prostu, jakie dodatkowe będą z tego zyski. No to czekaj, to... No. Mhm. 2 z synergii. 13 z imperium. Dobra, robimy tak. Dobrze jest. Okej. Okay. Mamy zaplanowane. Następne miasto. Hatusia. Mm-hmm. 31. Dobra, nieważne. Niech idzie. Festiwal następny. Hatusi. Gdzie te festiwale tutaj można zobaczyć? Można gdzieś te festiwale zobaczyć? Czy coś to daje, kurczę, w ogóle? Czekaj, jesteśmy w Hatusi? Dobrze. Okej, okay, no, ale to nic mi nie daje, tak? Dobra. Nessa. O, nie zrobione. Nessie nie będziemy nic tutaj kombinować. A tutaj jest zrobione. Robimy dalej. Czego nam brakuje? Żywności nam brakuje. Gdzie możemy tą żywność dać? Najlepiej tutaj. 20. No tak, bo tutaj całe eksowisko. To jest, co to jest? Centrum administracyjne. Dobra. No to jest to. No to jeszcze jedno. Gdzie tutaj najlepiej? Mhm, tutaj. No też fakt. Czwarty. Heks. I jeszcze jeden. Tutaj. No i w sumie tak. A co to jest? To jest. O, no to trzeba tutaj zagospodarować jak najszybciej. To tutaj z tej strony pewnie będzie. No. 17. Tu 19. I tak zrobimy. I dobrze. No zobaczymy, jak tutaj będzie nam się to wszystko rozplanowywać i jak to będzie nam działać. Czy w ogóle będzie nam działać? O! Teraz zobaczmy sobie tak. I Hatusa, zobaczcie, już 13 tysięcy, jak już są wszystkie praktycznie zrobione, błędów drogi, tak? No, Babylon. O, 12 tysięcy. No i całkiem staniało, nie? Wszystko staniało nagle, nie?
No właśnie, to jest ciekawostka. To jest ciekawostka, dobra. Czy tak, czy inaczej... Dobra, lecimy dalej. Co tam jeszcze mieliśmy, w jakim mieście? A, i tutaj, tutaj też już mamy zrobione, tak? Jeszcze naddatek jest zrobiony. Dobra, to teraz może jakąś... O, właśnie, o, pięknie. Tutaj rzeczywiście najlepsze by było, żeby zrobić. Coraz droższy będzie. Tam? A czemu tam? Bo tam są lasy. No tak. Dobra. I okej. To jest w porządku. Tylko, że tak. A im dłużej tutaj czekamy, tym to będzie droższe, tak? Bo błędów już w tym momencie za 2900, nie? Czasu spędza się tutaj w tym momencie na tym sprawdzaniu, nie? Także... tu mamy jakąś ekipkę, tak? A tutaj... żeby bronili tutaj w końcu. A wam cały czas przychodzili, tak? Krzępić. Dobra. Tak, tutaj macie stacjonować. Dwie ekipki powinny wystarczyć. No i co? No i co? Żegluga oceaniczna, tak? No teraz już mogą. No nie, doświadczony statek morski otrzymuje mniejsze uszkodzenia za kolejne tury spędzone na głębokiej wodzie. Ale to nie o to mi chodziło. Na żeglugę, za żeglugę oceaniczną i możemy znowu zrobić cud. Na razie cuda to my mamy tutaj. A dobra. To miasto w końcu. Płacimy się. Nie to. Błędu. Chodź tu. 3200 już, no, kłaniaj to. A 9 osób, nie, także spokojnie. Jest dobrze. Całkiem przyjemnie, tak? Dobra. Dołączyliśmy. Czy jeszcze jakieś mamy życzenia? Jeszcze niedostępne, ale tutaj już jest dostępne. Tutaj następne ciach. Bierzemy. A ma tylko 3. I tutaj przede wszystkim musimy co zrobić? Infrastrukturę wybudować, tak? Czyli tak, magazyn zbożowy, garncarza, drzewo i garnizon do zrobienia, ale to już za chwileczkę. Tak, tutaj pierwsza sprawa, tak jest, ważny obiekt i tutaj też pierwsza sprawa, też ważny obiekt, proszę bardzo, jest. No zamienimy to, wybuduję to linię trochę. Tak. Później musimy jeszcze ten jeden garnizon zrobić. A gdzie go zrobimy? Tutaj. Na granicy. I będzie dobrze. I będzie dobrze. Na 10 tur, tak? Ale co zrobimy? No przecież, że tak zrobimy. Proszę bardzo. Boty, tak jest. Budownictwo. I robi w jedną turę, tak? Właśnie nie o to chodziło. Dobra. A dobra, no i w ten sposób się bardzo, bardzo szybko miasta
A co za tym idzie, właśnie następne przyłączenie praktycznie oprócz tego, wiecie, no jak macie miasto, o nie, tak jak tutaj mamy to miasto, przyłączyć sobie za bardzo śmieszną cenę na przykład inny posterunek, nie? Także jeszcze można dodatkowo, nie, tutaj nie ma żadnego granicznego posterunku. A, tu już wszystko zrobione. O, no to też, ciach. Widzicie, i od razu jest. Tutaj wrócimy. No zobaczmy, czy da się. Tutaj się nie da, tak? No jednak nie. Najwyżej zniszczymy, nie? Dobra, tutaj ciach, ciach i już. 47, no okej, dobrze jest. W ciągu jednej tury ciach, 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 ciach. Nabije. Zanim tam podołączamy, a tutaj jak tam idzie? No jeszcze trochę tur minie, tak? Zanim się zrobi. No i tyle w tym temacie. No, sprawdzamy, gdzie jeszcze możemy zrobić jakąś... Tutaj jest, dobra. Dobrze, i od razu... nie mogę, dobra. No, w następnej turze sobie zrobię. Natomiast przede wszystkim mi chodzi o to, żeby jak najszybciej się dostać tutaj. I dobrze, leć. Dobra. No trochę żeśmy sprawę pokpili. A. No dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Fajnie, że byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku już będziemy zmieniać sobie ustawy, będziemy zmieniać zasady. No i będziemy szli do przodu. A kmarzy nam się bardzo przysłużyli. No i tutaj widzę, że tam środowiska stoją na tych swoich zasobach. Także jest nieźle. A do usłyszenia, do następnego razu.